Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Na początku człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boże. Był w doskonałej harmonii z przyrodą i prawem. Zasady sprawiedliwości miał wpisane w serce, ale grzech oddzielił człowieka od Boga i uczynił go niepodobnym do swego Stwórcy. Serce stało się wrogie zasadom Bożego prawa. Zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. List do Rzymian 8, 7 werset. A jednak tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, Ewangelia Jana 3,16, aby człowiek mógł pojednać się z Bogiem. Przez zasługi Chrystusa może grzesznik odnowić współpracę ze swoim Stwórcą. Jego serce musi być odnowione łaską Bożą. Musi otrzymać z nieba nowe życie. Ta przemiana jest właśnie nowonarodzeniem, bez którego, jak mówił Jezus, nikt nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Prawdziwym celem wychowania powinno być odnowienie w duszy obrazu Boga. Na początku Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, obdarzył go szlachetnymi przymiotami. Jego umysł był zrównoważony, a wszystkie siły jego istoty były w harmonii. Upadek człowieka i jego następstwa wypaczyły ten dar. Grzech zeszpecił i nieomal zatarł obraz Boży w człowieku. A żeby go odnowić, był obmyślany plan zbawienia, a człowiek zostało przyznane życie próby. Pytania do dyskusji. W jaki sposób ewolucjonizm wpisuje się w ogólny scenariusz wielkiego boju? Jak szatan posługuje się tą teorią, by podkopać wiarę ludzi w Boga? Przeczytaj wszystkie nowotestamentowe wersety nawiązujące do Adama. Czy jest oczywiste, że autor Księgi Nowego Testamentu wierzył, iż Adam był realną postacią? Dlaczego przekonanie jest tak ważne dla naszego zrozumienia tego, kim jesteśmy, jak znaleźliśmy się w obecnej sytuacji i jaką nadzieję otrzymaliśmy w Jezusie? Zastanów się nad tym, co znaczy być odnowionym na obraz Boga. Jak powinniśmy to rozumieć, zwłaszcza jako ludzie poddani starzeniu się, chorobom i śmierci? Dlaczego potrzebujemy ostrożności w przyjmowaniu cokolwiek jako faktu tylko dlatego, że tak twierdzi nauka? Dziękuję bardzo.